Ważne zmiany w receptach. Ministerstwo Zdrowia przypomina. Zmiany także w stomatologii. Koniec pewnej epoki. Suplementy i witaminy nie są ci obce. Na ten pierwiastek powinieneś szczególnie uważać. Wzdęcia i wymioty to najniższy wymiar kary. To jest Koniec Zdrowie. Eryk Błaszak i zapraszam. Jeśli temat recepty rocznej nie jest ci obcy, to informacja ta z pewnością cię zainteresuje. Od 1 bowiem sierpnia warunkiem koniecznym wystawienia właśnie takiej recepty jest wprowadzenie do systemu gabinetowego informacji o dawkowaniu leku, a także okresie jego stosowania. Od teraz, jeśli lekarz zdecyduje, by takową receptę wystawić, będzie musiał uprzednio wprowadzić do systemu informacje o okresie stosowania leku, ilości i jednostce jego dawki, częstotliwości podawania, liczbie opakowań, a opcjonalnie będzie mógł zamieścić również szczegółowe informacje o stosowaniu leku dla pacjenta. Jak możemy przeczytać w komunikacie ministra zdrowia, ma to na celu uporządkowanie zapisu dawkowania na receptach oraz zapewnienie poprawnej i czytelnej informacji. Osoby uprawnione będą wystawiać recepty zgodnie z dotychczasowym schematem dawkowania. Kwestia rozszerzenia możliwości dawkowania ma wynikać z procesu automatyzacji prowadzonego przez Centrum E-Zdrowia. Dotychczas wszelkie wytyczne, które dotyczyły przyjmowania takowych leków, były podawane łącznie i w sposób opisowy, przez co system nie mógł wyliczyć ilości leku niezbędnej do kontynuacji leczenia lub jego wydania. Wśród argumentów przemawiających za zmianami w tym zakresie możemy przeczytać również, iż na tych starych receptach czas stosowania i sposób przyjmowania leku były rzadko podawane, co mogło prowadzić pacjentów w zakłopotanie względem dawkowania i do końca nie rozumiejąc, mogli przyjmować lek do wyczerpania zawartości danego opakowania. Wedle ministerstwa wprowadzona zmiana nie dotyka w żaden sposób pacjentów i nie ogranicza ich dostępu do leków. Pacjent może jednorazowo wykupić ilość leku maksymalnie do 120-dniowego stosowania, ale już po 90 dniach może wykupić kolejną dawkę leku. Informacja o ilości oraz kolejnym terminie wydania leku na takiej recepcie będzie zwracana przez system do apteki w celu wsparcia pracy farmaceuty oraz udostępniona pacjentowi na internetowym koncie pacjenta. Zmiany w stomatologii, koniec pewnej epoki. Wraz z początkiem 2025 roku wejdzie w życie zakaz stosowania, uwaga, plomb amalgamatowych w większości krajów Unii Europejskiej. Rtęń zawarta w tych wypełnieniach dentystycznych jest jednym z największych zagrożeń dla środowiska, pacjentów oraz lekarzy pracujących z takim materiałem. Jest to dość ważka informacja, bo choć w Polsce już od 2 lat nie robi się tak zwanych ciemnych plomb, to przecież czasem możemy mieć potrzebę odwiedzić stomatologa na przykład podczas wakacji za granicą. Od przyszłego roku w większości państw europejskich wejdzie zakaz stosowania amalgamatu stomatologicznego. Nie dotyczy on jednak na przykład Czech i Słowacji, ponieważ te państwa muszą jeszcze dostosować swoje systemy opieki zdrowotnej do nowej regulacji i mają na to czas do 2026 roku, więc lepiej, by do tego czasu nasze zęby nie bolały nas u sąsiadów. Omawiane rozporządzenie ma na celu ograniczenie zagrożeń dla ludzi i środowiska, które wiążą się z używaniem amalgamatu. Ten rodzaj plomb ma być bowiem jednym z największych zagrożeń. Wedle bowiem przeprowadzonych badań, stężenie rtęci w moczu personelu pracującego z materiałem amalgamatowym jest 4-krotnie wyższe niż u osób, które nie mają z nim styczności. Co ciekawe, najwyższe parametry zanotowano u tych osób, które bezpośrednio zajmowały się przygotowywaniem, aplikowaniem, a także usuwaniem amalgamatu. Ponadto, jak podaje Infodent24.pl, w 45 spośród 180 gabinetów stomatologicznych przebadanych pod względem obecności rtęci w powietrzu zanotowano dawki wyższe od dopuszczalnych norm.
ciemne lub srebrne plomby zawierają w sobie toksyczną rtęć oraz srebro, miedź i cynę. Badania wykazały, że odkładająca się w naszym organizmie rtęć kumuluje się w tkankach i może przyczynić się do powstawania alergii, chorób autoimmunologicznych jak Hashimoto, leśniowskiego Crohna czy łuszczyca, a także chorób neurologicznych. Do objawów zatrucia rtęcią zaliczyć można chociażby przewlekłe zmęczenie, podatność na infekcje, utratę smaku, nadpobudliwość. Poza swoją toksycznością, wypełnienia amalgamatowe nie są również zbyt estetyczne. Wielu pacjentów decyduje się dziś na ich wymianę właśnie ze względów estetycznych. Co warto wiedzieć, w nie każdym gabinecie będziemy mogli wykonać taki zabieg, albowiem gabinet taki powinien być do tego specjalnie dostosowany i posiadać m.in. separator amalgamatu, a także pojemniki na rtęć. Suplementy i witaminy nie są Ci obce, na ten pierwiastek powinieneś szczególnie uważać. Suplementy i witaminy w ostatnich latach cieszą się niesłabnącą popularnością. Nie chcemy mieć żadnych niedoborów, dlatego też tak chętnie sięgamy po przeróżne specyfiki. W dodatku obiecują one, że raz, dwa rozprawią się z naszymi dolegliwościami. Bywa nawet, że łykamy ich kilka naraz, a jak się okazuje, jest to prosta droga do przedawkowania niektórych ich składników. Tak może się stać choćby w przypadku preparatów zawierających magnez. Z badań wynika, że mnóstwo Polaków stosuje ten pierwiastek. Jesteśmy świadomi, że jego niedobór jest niebezpieczny, bo prowadzi m.in. do zaburzeń metabolicznych, sercowo-naczyniowych i nerwowo-mięśniowych. Jednak nadmiar też jest szkodliwy. Magnez to bardzo ważny pierwiastek. Od niego zależy prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Aktywuje kilkaset enzymów w przemianach wewnątrzkomórkowych, uczestniczy w syntezie białka, przewodzeniu impulsów nerwowych i skurczu mięśni, dba o nasze serce, bierze także udział w procesach termoregulacji i regulacji ciśnienia tętniczego krwi, no i ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o gospodarkę mineralną kości. Dlatego też jest jednym z najpopularniejszych suplementów wśród sportowców wyciskających duże ciężary. Magnez oczywiście dostarczamy sobie z dietą, spożywając produkty takie jak orzechy, nasiona, szpinak, awokado, banany i pełnoziarniste produkty zbożowe. Prawidłowe stężenie tego pierwiastka w surowicy krwi wynosi od 0,7 do 1,2 mmol na litr. Wartości poniżej tej normy oznaczają niedobór magnezu, a powyżej jego nadmiar znany jako hipermagnezemia. Magnez jest dobry na koncentrację, na nerwy, na sen. Z sondażu Biostatu z 2022 roku wynika, że stosuje go ponad 70% Polaków. Klasycznym objawem niedoboru magnezu są oczywiście skurcze mięśni i to wiemy raczej wszyscy. Do tego możemy dorzucić zaburzenia rytmu serca, przewlekłe zmęczenie, migreny, a nawet depresję. Co się jednak dzieje z organizmem, kiedy przesadzimy z jego ilością? Przy poważnym nadmiarze magnezu, takim powyżej 2 mmol na litr, możemy się spodziewać m.in. zaczerwienienia twarzy, mrowienia w jej obrębie, osłabienia mięśni, problemów przewodu pokarmowego, takich jak wzdęcia, zaparcia, nudności, wymioty czy nietrzymanie moczu. Powyżej 5 mmol na litr możemy się zetknąć z niedrożnością jelit, zaburzeniami oddychania, blokiem serca, a nawet zatrzymaniem jego pracy. Nieco uspokajając, hipermagnezemia jest dość rzadkim zaburzeniem i zazwyczaj dochodzi do niej w przypadku osób z niewydolnością nerek, które nadużywają preparatów z magnezem. Aby ją stwierdzić, najszybszą metodą będzie klasyczne badanie krwi. Jeśli wyjdzie powyżej normy, lekarz zaleci kolejne badanie, takie jak na przykład EKG. To był Koniec Zdrowie, a swojego głosu użyczył dziś Eryk Błaszak.